wszystkich w Horizon Forbidden West, czy jakoś tak. Akcja. Więc moi drodzy, część ludzi zastanawia się, czy zagrać w tą grę. Oczywiście, że tak. Gram teraz w dwójkę. Drugi raz. Czyli gra plusik. Co umożliwia mi to, że zyskuję całą broń, którą zdobyłem poprzednio, dzięki czemu lepiej się gra. Mam teraz złotą broń i takie tam bzdury. Nasza akcja zaczyna się, bo to będę kontynuować fabułę i takie tam bzdury, że będziemy musieli wchłonąć Hefajstosa. W skrócie, o co chodzi? Chodzi o to, że 16 lat temu z kosmosu przeszedł sygnał, który obudził podklasy. Bo to mamy na tej zasadzie, że mamy Gaję, czyli sztuczną inteligencję. Nie. I ona miała maszyny podklasy, którymi rządziła. No i ten sygnał dał tym podklasom SI, sztuczną inteligencję, dzięki czemu te maszyny uciekły i Gaia is dead. A my odnowiliśmy Gaję. No i naszym wrogiem są jeszcze Zenici, których niestety musimy się pozbyć. Tak będzie ofensywnie w fabule, więc zobaczmy, co Gaja ma mi do powiedzenia. Aloy, wiem, że to, co się stało w Tebach, jest niepokojące, ale mamy problem. Coś nie tak z Betą i przenośnikiem? Zdołamy przenieść cię do Gemini? Przenośnik jest gotowy. Problem to Hefajstos. Obecnie znacznie szybciej rozprzestrzenia się przez sieć kotłów, dlatego stał się silniejszy. Ale z przywróconymi funkcjami wciąż możemy go okiełznać, prawda? Zgadza się, ale w rezultacie wchłanianie Hefajstosa zajmie znacznie więcej czasu, niż wyliczyłam. Czyli ile? Aktualna estymacja wykazuje, że nawet z poziomem Omega zajmie to 35 godzin. A każda godzina zwiększa ryzyko wykrycia przez Zenitów. Dwa rdzenie. Dwa obejścia. A gdyby proces był prowadzony przez dwa klony Elizabeth Sobek z dostępem Omega, wtedy ile? Połowę tego? Hefajstos byłby nieprzygotowany na jednoczesne działania dwóch operatorów, a na to nakłada się jeszcze efekt synergetyczny. Obliczam. To skróciłoby czas wchłaniania do około 4,5 godziny. Dobra. Varl, będziemy potrzebowali Bety w Gemini. Dasz radę ją przekonać? Nie wiem, ale spróbuję. A co z dywersją? Generatory gotowe? Pozostaje tylko ostatni test. Jestem pewna, że impulsy aktywowane obok innych kotłów skutecznie zamaskują nasze działania w Gemini przed Zenitami. Dobrze. Oby Erend dał radę go obsłużyć i nie odstrzelić sobie głowy. Aloy, lepiej przejdź na dół. Z Betą jest niedobrze. Dobra. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czyli dowiedziałem się tego, czego nie chciałem się dowiedzieć. Będzie trudno. Zenici to są właśnie przybysze z kosmosu, którzy chcą sobie podporządkować Ziemię według swoich uznań. A my dosyć, że musimy uratować świat, to jeszcze musimy pozbyć się Zenitów, co nie będzie wcale takie proste. Aloy. Tak, mów. Próbowałem, ale to niemożliwe. Chyba nic nie zdoła jej przekonać. Nie mamy wyjścia. Powodzenia. Musisz pójść z nami. To jedyne wyjście.
Tylko jedna misja. Najważniejsza. Potrzebujemy cię. Czemu nie chcesz pójść? A jeśli mnie zabiorą? Sama. Znowu w celi. Na zawsze. Niewolnica. Ja i Varl będziemy w Gemini. Obronimy cię. Jak tylko dostaniemy Hefajstosa, wracamy tutaj. Zenici nas nie znajdą. Nie musisz się obawiać. Nie! Nie obronisz mnie! Nikt mnie nie obroni! Od początku mówię, że ich nie pokonamy. Nie ma szans. Neto. Zostaw mnie! Nic nie rozumiem! Racja. Nie rozumiem. Mamy te same geny, ten sam umysł, to samo serce. Czemu więc nie znajdziesz w sobie odwagi, by to zrobić? Tak jak Elizabeth. Myślisz, że o tym nie myślał? Nie wiem, której cechy Elizabeth mi brakuje. Nie wiem, co ty masz, a ja nie. Przejrzałam dane z twojego fokusa. Wychowałaś się jako wyrzutek. Odrzucona i izolowana jak ja. Gdzie ta różnica? Jaki mam defekt? Boże, jedni się rodzą odważni, a drodzy tchórze. Bo to jest klon. I to też jest klon. Stworzony przez maszynę. A to był jej ojciec, który ją wychowywał. Ty nie masz defektu. Beto. Słuchaj, nie chodzi o brak Elizabeth. Brakuje ci... Ja miałam... rozstęp. Wychował cię, wyszkolił, ale nigdy nie był czuły, troskliwy. Kiedy umarł, w dniu, w którym dał ci amulet, on przecież chciał cię porzucić. Chciałbym dołączyła do plemienia. A potem oddał swoje życie za mnie. Na swój sposób. Wystarczyło. Jakie to uczucie? To jakby... mieć siłę, która jest w tobie. Cały czas. Jak tylko sprawy idą źle, słyszę jego głos. Gdy coś się zdaje niemożliwe, spójrz głębiej. I walcz, jakbyś miała wygrać. Nie musisz iść z nami. Znajdziemy inny sposób. Pójdę. Mówiłaś, że mnie obronisz. Wierzę ci. Zrobię wszystko, żeby cię obronić. Nie denerwuj się. Ale musisz mi coś obiecać. Jesteście teraz siostrami. Pewnie. Jak pójdzie źle. Jak Zenici nas znajdą. Nie chcę znów być niewolnicą. Rozumiesz mnie? Obiecaj. Obiecuję. Wykorzystam ten czas, żeby nauczyć się o połączeniu. Żeby jego wydajność wzrosła. Będę przygotowana. Przysięgam. Wierzę ci na słowo.
maszyny. Ojraj, gdy tylko będziesz gotowa, porozmawiaj ze mną, a ja poproszę pozostałych, żeby przygotowali się do misji. To wiesz, tylko tak chwilka, nie? Bo muszę się doładować i... Tak szczerze mówiąc, nigdy nie pamiętam. Gdzie zniknął kotała? Który to był pokój? Mam tutaj prywatny swój pokój. Hologramy? Gaja, myślałam, że mówiłaś, że te dane przepadły. Dokonałam paru modyfikacji, byś mogła przechowywać dane zdobyte podczas podróży. No, najwyraźniej ktoś go używa. Nie, z tobą na razie nie będę gadać. Tamta laska, którą tam widzieliście, to jest... Drzwi otwarte. Za morza przeszła. Cześć, młody. Kurwa, gdzie mój pokój? Mnóstwo tu sprzętu. Gaja, do czego to wszystko służy? To pomieszczenie zaprojektowano, by zarządzać olbrzymim bankiem nasion. Z tego miejsca personel Centrum Kontroli monitorowałby płodozmian na automatycznych farmach, które teraz znamy jako pieśń ziemi. Rozumiem. Musielibyście zagrać w jedynkę, żeby wiedzieć, o czym gadają. Rolniczego. Znajdzie się tam mnóstwo nasion do badania. Moje ulubione? Próbka 626. Kalotropis gigantea. Leczera olbrzymia. Rosła taka na naszym podwórku. Zawsze latało wokół niej pełno motyli. Każdego ranka August biegł tam, by zaglądać pod liście. Gdzie jest? Jakieś gąsienice zmieniły się w poczwarki. Dobra, plan B. Nie mogę znaleźć mojej skrzyni, więc będę musiał... się telepnąć gdzieś, chuj wie gdzie to było. I gadajcie, że nie mam tego odkrytego. O, tu. Jak nie mogę? Okej. Muszę zrobić chwilowo skok w bok, bo nie wiem, gdzie się znajduje moja skrzynka z zapasami, więc wiecie, jak jest. To jest tak zwany plan awaryjny, jakbym nie wiedział, gdzie znajduje się skrzynka. Ogólnie skrzynki są wszędzie, ale to jest takie fajne, bezludne miejsce. Mogę manipulować czasem i tak dalej, i tak dalej. Szybkiej podróży darmowej. Tylko tym razem niech mi dobrze namierzy. Bo tu mam bezpośrednie teleport. Przed wejściem. A to mnie tam kurwa gdzieś na dole teleportowało. I wracamy z powrotem do gry. Taki skok w bok. Teraz zaczynamy zabawę. Teraz będzie gorzej. Przede wszystkim będzie gorzej. Tak mniej więcej. Zapasów życia mam pod ostatkiem.
Można kupować je wszędzie, zbierać. To są miejsca, których nawet nie pamiętam, gdzie jest to życie. Przeważnie tam, gdzie jest dżungla, tam najwięcej można życia znaleźć. W tej grze, moi drodzy, mamy więcej zabaw, mamy w środku gry. Mamy kucharza, możemy próbować ich żarcie. Jest od chuja tutaj roboty. O, teraz poszło dobrze. Tylko robię jeszcze szybki zapis. I akcja. Baza. Ale zanim pójdę do bazy, gdzie ona była? Ty, tu był. To tutaj jest mój pokój. Nie, to jest warsztat. Mogę się tuningować. Chuj wie, gdzie ta skrzynia. Chwila, jak to szło? Od kuchni, gdzie jest kuchnia? To jest kuchnia, no to tutaj. Laska, gdzie jest moja kurwa skrzynka? Wygląda, jakby ktoś się tu zadomował. Mhm. Widzę, że znalazłaś pokój Warla i Zo. Odniosłam wrażenie, że chcą mieć własną kwaterę. No, ładnie urządzili. Dobra, pogadam z tą laską, bo ta laska przyleciała z zachodu, za morza. Eloy! Prosto do pracy, co? Tego jest tak dużo! Znaczy, wiedzieliśmy o sztucznych istotach służących przodkom, ale Gaia? O, jest niesamowita! No i ty, żyjące wcielenie naszej przodkini. W sensie genetycznym, oczywiście, nie tak jak zmarły prezes. A żywych przodków jest jeszcze więcej. Oni przecież powrócili z gwiazd. Niestety chcieliby nas pozabijać, a to niedobrze. No i jest z nimi Erik Visser, co niepokoi. No i jest jeszcze Hephaistos i... Aha, aha, a może zajmiemy się nimi po kolei? Masz rację. Jestem ci winna wyjaśnienia. Za to, co się wydarzyło w lądowaniu. A, jeśli masz chwilę, przydałaby mi się twoja pomoc. Wspomniałaś Erika Vissera. Skąd o nim wiesz? Z Nita, który chciał cię zabić? Wśród Quen jest znany jako obrońca. Dzięki przejrzeniu jego prac dokonaliśmy przełomowych odkryć w dziedzinie uzbrojenia i taktyki. Nasi władcy wykorzystali tę wiedzę do podbojów. To dzięki niej powstało cesarstwo. Dlatego należy do najbardziej czczonych przodków. Ale patrząc na wasze spotkanie, jest nawet bardziej bezwzględny, niż nam się wydawało. To po prostu kolejna błędna interpretacja dziedzictwa. Cóż, przynajmniej składasz fakty do kupy. Gdyby tylko nadzorcy mieli takie samo podejście. Beta wspomniała o innych. Tildzie, Verbenie i Gerardzie. Obawiam się, że nic o nich nie wiem. Jeśli zostawili po sobie dziedzictwo, wróżbici go nie odzyskali. Wspomniałaś, że potrzebujesz pomocy. Tak. Kiedy przeglądałam dane ze szklarni, znalazłam odniesienie do systemu dawnego świata używanego na Delcie. Nazywa się Lewiatan. Mój lud odkrył go wiele lat temu. To niekończący się zbiór śluz rzecznych i labirynt podziemnych tuneli. Według dziedzictwa przedwieczni używali go do kontroli powodzi. Lecz nie udało nam się go uruchomić. Pozostaje zamknięty.
ale dane ze szklarni wspominają o placówce badawczej, gdzie stworzono lewiatana. Jest w San Francisco. Kolejny kompleks far? Nie. Lewiatan był projektem Aileen Sasaki, innej przodkini. Tak przynajmniej mówi nam dziedzictwo. Jeśli zdobędziemy te dane, może uda nam się naprawić system Wielkiej Delty. Co roku siostra żyje w strachu, gdy zaczynają się deszcze. Z lewiatanem może nie będzie się bać. Dobra. Gdzie konkretnie w San Francisco jest ten kompleks? Właśnie w tym rzecz. Dane nie podają dokładnego miejsca, ale jeden z naszych wróżbitów badał ruiny. Może on coś wie. Pójdziesz ze mną? Odnoszę wrażenie, że w tej placówce jest... Cóż, walczysz z maszynami dużo lepiej niż ja. Jasne. Powiem, jak będę wylądowana. Dziękuję, Aloy. Raczej nie pójdę. Czasem nie. Oczywiście. Nie znam kodu. Zanim pójdziesz, czy wszystko w porządku? Bo brzmiało, jakby był... Znam, ale go nie znam. Misją? Spokojnie. Jest w sieci. Nie chcę mi się szukać na YouTubie. Zrozumieć siebie nawzajem, to pojąć prawdę. A kiedy dotrę do lądowania, dam ci znać. Znajdziemy te dane. Doceniam to. Raczej nie znajdziemy tych danych. Pierdolić to, dobra. Skoro ona tu jest, gdzie jest moja kurwa skrzynka? Chyba, że tu gdzieś. Gaja, do czego służy to miejsce? Nie. To miały być kwatery sypialne dla personelu centrum. O, teraz mogę otworzyć te drzwi. No, najwyraźniej ktoś go użył. Muszę jeszcze raz Co tutaj było? To miało być pomieszczenie rekreacyjne dla personelu centrum kontroli. Siema, Kazik. Udało się użyć ekranów i śledzić aktywność regalii w tym reklamie. Przydatna mapa wojenna. Aloy. Wszystko gra? Lubię tego kolesia. Drobny problem z betą, ale już jest lepiej. A, nie dziwi mnie to. Naprawdę? Złota dziesiątka. Znałem wojownika. On jest szeryfem. Dowiedział się, że ma brata. Wyjątkowo mu to doskwierało. Poradził z tym sobie? Z czasem. Ale wcześniej o mały włos się nie pozabijali w ramach pewnego wyzwania. A, przynajmniej tego uniknęła. Jest pewna sprawa, którą chciałem z tobą omówić, Aloy. Osobista sprawa. Jeśli masz wolną chwilę. Skoro już wiesz, kim jest nieprzyjaciel, masz jakieś pytania? Nie ten przycisk nosiłem. Warzyw do zgryzienia. Przybywają z nieba. Są niepokonani. Na razie. Strategię zostawię tobie. Ufam, że pokierujesz moim mieczem tak, że zaboli. Oczywiście. Spokojnie. Dobra, co to za sprawa osobista? Wspominałeś, że chcesz porozmawiać. Rozmawiałem dzisiaj z Gajo. Wspominała, że Zenici łączą metal z ciałem, żeby dodać sobie sił. Myślałem sobie, czy mogłabyś zrobić to samo ze mną. Chcesz zbudować nowe ramię? Tak. Gaja twierdzi, że pomoże mi w budowie, jeśli zbiorę potrzebne dane i materiały. Uważa, że są tam, gdzie Beta ukrywała się przed Zenitami. Ich pradawne laboratorium. Nie znam maszynerii dawnego świata tak jak ty. Nie, przydałaby mi się pomoc. To niebezpieczne. Zenici pewnie wciąż mają na nie oko. Mieliśmy szczęście, że w ogóle przeżyliśmy. Dobrze. Ale chyba jest warte ryzyka. Na dziesiątkę dokonamy tego dzieła. Myślę, że ci pomogę. Muszę się przygotować. Czekam na rozkazy. Odezwę się, jak będę na miejscu. Zdobędziemy części potrzebne do ramienia. Dziękuję, Aloy. Fabuła. Chyba może chwilę poczekać. Kotalo, chcę, ble. Dobra, aktywuj. To jest teraz nasza nowa misja. Musimy się udać tu, ale chujzna.
nieosiągalna. Bardzo chujowo. Dobra, czas teleportu. Teraz, moi drodzy, będę musiał sobie polatać na skrzydłach dziesiątki. Bo to jest tak, jeżeli ja mu zrobię rękę, to on mi pomoże w fabule. Jeżeli go oleję, nie pomoże mi. Zmieni się bieg wydarzeń historii. Więc dmuchać na zimne. Okej. Jesteśmy w strefie, gdzie wszystko jest skażone. No i długi lot będzie. Jedynie co ten ptak nie potrafi to strzelać. Ruina z dawnego świata. Może znajdzie się w niej coś przydatnego. Powinnam zajrzeć do środka. A jeszcze czego? Pizdo w tym gównem. Dron. Zapewne część Cyclops. Po zdobyciu danych będę mogła połączyć go z kopułą w bazie. Czy ty tego drona widzisz? Czemu jest jeszcze niedostępna? Muszę to sprawdzić. To wygląda jak jakaś wioska, by to tutaj kiedyś było. Według mapy. Nic tu nie ma. Dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Ale niestety muszę chyba wejść wyżej. Co tu robi ten krab pierdolony?
Hej, Kotalo. Jestem przy laboratorium. Dołączysz? Zaraz będę. A więc na co to chodziło? Aloy, dziękuję, że tu przyszłaś. Do usług. Gaia wspominała, w którym miejscu laboratorium są te części? Wspomniała o miejscu, gdzie znalazłaś Betę. No i o czymś, co nazwała bazą danych. Ponoć dzięki niej zdobędziemy wiedzę i części potrzebne do złożenia ręki. No to wiemy, gdzie szukać. Trzeba się śpieszyć. Zenici mogą nas obserwować. Przyjąłem. Laboratorium jest tam. Wszystko dobrze? Daję radę. Maszyny rozdzierają widma na części. A mamy się ich pozbyć? Albo możemy się przekraść. To ja wolę je sprzątnąć za karę. Wejście znajduje się przy tunelu. Chodź. Szukajmy następnego. I po robocie. Trzeba wejść do laboratorium. To sprawka wroga? Trudno w to uwierzyć, ale tak. Lepiej chodźmy. Miejsce, gdzie znaleźliśmy Betę, jest trochę dalej. Ano. Prowadź. Dysk, okień, trująca, strzała.
chwileczku. Cel zniszczony. Maszyny pokonane. Idźmy dalej. Na dole? Tak, musimy tam zejść. No to jesteśmy. Teraz trzeba tylko uzyskać dostęp do bazy danych, o której mówiła Gaja. Widzisz co? Barl mówił, że w jednej z tych kapsuł znalazłaś Betę. Nie chciałbym zostać w tym zamknięty. Jak w tym w ogóle oddychać? To chyba będzie zasadzka. Znalazłam to, po co przyszliśmy. Oby miało odpowiedzi, których szukamy. A tu jest jakieś gówno. Prześlę ci bazę danych na Focus, żeby się później przeszukał. A co z częściami? Powinny być gdzieś na... Widma! Za poległość szeryfu! Shit. Nie pozwolimy, by to przeszkodziło w naszej misji. Już nas zauważyły. Za poległych szeryfów! Zenici mogą przysłać posiłki. Lepiej się stąd zawijajmy. Cholera, nie mogę więcej. To zabiera dwa. Części powinny być gdzieś na piętrze. Tuż za tobą.
zapomniałem, że mogę użyć tego. Brak zapasów. Musimy przeszukać całe piętro. Zostanę na czatach. Nie chcę więcej niespodzianek. Dobrze. Wentylacja. To pewnie wyjście z tego pokoju. Tu nic nie ma. Może powiedz mi, że tam są części. Thank you.
końcu nawet nie wiem, gdzie jest Centera. Gdzie to już byłem? Chyba. Tak, byłem tu, kurwa. To gdzie te jebane części? Powinnam wrócić i dać do Kotala. Okej, to spadamy stąd. Wcześniej zamknięte. Sam zobacz. Jestem twym dłużnikiem, Aloy. Coś nie tak? Zastanawiam się, jak to będzie, jak już złożę sobie rękę. Będę kompletny? Inny? Gadanie głupiego. Może poczekać, aż wrócimy do bazy. Idź przodem. Ja się jeszcze rozejrzę, może coś znajdę. W porządku. Już wkrótce wykorzystamy nasze znaleziska. Życzę powodzenia. Badawczy to jest tu, tam. Nie ma to jak teleportacja. Widzicie, w tamtych czasach to sobie prymitywnie, a moja dupa teleportuje się. Czy aż taka zacofana nie jest?
też buntownicy rozłożyli. Myślałem, że już masz rękę. Znasz już moją odpowiedź. Chciałeś pomówić o ręce. Zgadza się. Pora na testy. Chciałbym, byś przy tym była. Dobrze. To jak to robimy? Nie jak. Gdzie? W miejscu, gdzie powaliliśmy mu Makua Regali. Na tym zakolu rzeki. Jasne, jeśli chcesz, ale nie do końca rozumiem. Zaufaj mi, proszę. Zrozumiesz. Dam znać, jak tam będę. Wielkie dzięki, Eilej. Jak mówiłam, dam znać, jak będę nieopodal obozu Regali przy bastionie. Niech dziesiątka cię prowadzi. Ja tylko patrzę, gdzie to jest. Tutaj, ta, obóz Regali. Ale niestety... to mnie na razie nie interesuje. Dobra. Jeszcze raz przeszukam. Tak na szybkiego. Gdzie jest skrzynia? Dobra, zaczynam od tego miejsca. Przedwieczni używali telegramów do wszystkiego. Bo pokój Ketalon. Nie ma tu skrzyni? Nie. Dobra. Kolejny pokój. To są takie... To nie tu. Też nie tu. To jest ona. To też nie jest mój pokój. Aha, to z tej parki pokój. Zwierzęta. Myślę, że będzie to tu, kurwa. Warsztat. Ale nie. Ona strasznie dużo gada. Też by dużo gadał, gdyby zbudował wszystko. To jest wejście. To jest Gaja. To jest gówniane zejście. To też jest wyjście. Tu jest mój pokój. I tu jest skrzynia. Ciekawe, nie tak głupio. Muszę zlokalizować, gdzie się znajduje ta skrzynia. Ten. Okej. Okay. Czyli tu jest kuchnia z tej strony. Zielone. Będę pamiętać. Wyjście jest tak jakby kuchnia. Ble, ble, ble. Od wyjścia. Czyli od Gai w prawo. Czyli tak jakbym wychodził w prawo. Musiałem znaleźć, dobra. Teraz mamy wszystko full, więc prawie full. Nie full. Czy co to też mi amunicję ładuje? No to wychodzi.
co chcesz ode mnie, Gaju? Witaj ponownie. Witaj, Kajon. Hej, Gaja. W sprawie mnie i Bety. Chyba wiesz, co zaszło. Tak. Złożoność związków międzyludzkich nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo niemiłych okoliczności, które doprowadziły do kłótni, bardzo się cieszę, że udało wam się znaleźć kompromis. Cóż, co dwie głowy, to nie jedna. Tak, tak przypuszczam. Gotowa wyruszyć do kotła Gemini? Czy wolałabyś może jeszcze porozmawiać? W sprawie Bety. Nie dostrzegałam różnic między nami. Do teraz. Tak wiele przeszło. Zupełnie sama. Przeżyłyście naprawdę wiele trudnych chwil. Różnicie się właściwie pod każdym względem. Ale obie jesteście wyjątkowe. Lubię myśleć o was jako dwóch cudach zrodzonych z Elizabeth Sobek. Trzech cudach. Nie zapominajmy o tobie. Dobra, ludzie. Czas wyruszać. Zbiorę wszystkich. Czas na misję. Połączenia stabilne. Uruchamiam. Beta, Aloy. Jestem zainstalowana na rdzeniu i gotowa do łączenia się z siecią kotłów. Jak dobrze cię słyszeć. Erend, wszyscy, odpalcie impulsy i zaczynamy. Jestem w kotle. To coś, miga. Dobrze zrobiłem? Jestem w swoim kotle. Mój generator impulsów też miga. To znaczy, że działają. Jestem na miejscu, mój też działa. Mój również. Dobra, cisza radiowa póki... Bez odbioru. Gaja, czas pojmać bestię. Rozpoczynam połączenie z siecią kotłów. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Uprawnienia uzyskane. Inicjalizuję sekwencję przechwytu. Wykryto zagrożenie krytyczne. Priorytet. Powstrzymać izolację. Stosowanie środków zaradców. Zamknij go! Zrywam połączenia zewnętrzne. Działa! Nie ma gdzie uciec! Izolacja nieuchronna. Inicjowanie protokołu 13F. Chwila, co to jest? Wykryto złośliwy kod. Rozpoczynam próbę kompensacji. Izolacja nieuchronna. Pęknięty! Patrz!
placówka została aktywowana. Autonomiczna obrona włączona. Dyrektywa zneutralizować. Czyli maszyny są w drodze. Uwaga! Nadciągają! Zauważono nas. Kurwa, to daleko. Chyba najlepiej z przodu strzelać. Cofnij się! Dam sobie radę. Kompleksu. Będę go musiała wykurzyć. Kurwa. Ja w tym czasie naprawię pęknięty rdzeń. Dobra. Pilnij jej, Varl. Na merze. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie jestem, ale... Żeby użyć tajnej broni. Muszę się stać mnie na ten... Tak, zajebiście. Będziemy używać tej broni, jakby co. Bo ta trochę zawiodła. I cała jest full. Ciekawe, bo jej użyłem. Nie, to... Nie będę się zastanowić. Dobra, muszę zapolować na Hefajstosa i wyciągnąć go z kryjówki. Sprawić, żeby się wycofał do rdzenia. Życie też mam full. Aktywacja będzie 18. Wtedy. Nic z tego, Hefajstosie. Znajdę inną drogę. Wpięłam się w sygnał twojego fokusa. W sąsiedniej komorze coś pobiera bardzo dużo energii. Wielkie dzięki. Jestem prawie na miejscu. To co się zniechało? Jak mam tam kurwa wejść? Shit. Zginąłem. Dlaczego zginąłem? Się w sygnał twojego fokusa. W sąsiedniej komorze coś pobiera bardzo dużo energii. Wielkie dzięki. Jestem prawie na miejscu. Coś mam przyciągnąć. Chyba to... To niech pobiera i tak go skasuje. To
laboratoria produkcyjna. Kristol zdecydowanie coś kombinuje. Zginie. Jaką maszynę musimy zbudować? Nie wiem, ale zamykamy produkcję. Te transportery to mogą mnie zaprowadzić do jego źródła. I pewnie Hefajstos też tam jest. Sześć elementów w jądrze, ale przetwornik energii jest pęknięty. Nie możemy zrobić nowego, więc nic. Powinien być węzeł, który możesz zdominować. Dzięki, ale może najpierw zajęłabym się tymi maszynami. Zapisał, doprosiłeś.
to wszystko? Wbiłam się w koncentrator sieci rdzenia. Zabrałam Hefajstusowi kontrolę nad węzłem. Możesz go zdominować. Minęło 12, a to mi nic nie daje. Dzięki. Ładuję po 3 razy bombę, mogę, więc tutaj 3 też mogę. Żeby zaoszczędzić amunicję. Jednostki C Mark 8 i L Mark 4 do użycia eliminacjalnie ukłonu wycofanie komory Polus 5. Chyba uciekł do innej komory. A? Nie się zbytnio nie przyzwyczaił. Zabezpieczenia magazynu energii przełamane. Świetnie. Hefajstus pokrył podłogę plazmą. Muszę się nad nią przedostać. Hej, Loy! Nadciągają kolejne maszyny! Proszę powiedz, że jesteś blisko! Pracuję nad tym. Przebijam się przez mnóstwo maszyn. Erenda obija cała frajda! Hej, Loy! Pracuję nad obejściem, ale potrzebuję czegoś do utrzymania modułu obiegowego w całości. Ścięgno z jednej z martwych maszyn? Tak, albo jakiś lśniący odlot. Wzmocniony jakimś cylindrem obrotowym. Żeby poprawić połączenie. Chyba się uda, Aloy. Szybko. Jeśli przejdę nad tarczą, dostanę się do pomieszczenia. No, dojdę. Chcieliśmy na oszłek państwo wejść.
Jasne. Szybko go załatwię. Pora się puścić. A fraj Boże. Zaczyna się. To nie brzmi dobrze. Spróbuję przywrócić ci dostęp. To już wszystkie. I gotowe. Znowu masz dostęp. Dominuj ten węzeł. Dobra robota. Ty miałeś ciężką. No raczej. Po to, że mnie nie widziały. Dobra. Hefajstosowi nie zostało już wiele kryjówek. Aloy? Właśnie odnotowałam ogromny skok mocy w komorze produkcyjnej. Szykuje się coś dużego. No właśnie, 7. Tu też. Wszystko aż świeci. Na szczęście mogę ich używać do strony śmierci. Hefajstos zbudował maszynę. Musiał ją skończyć.
jak to jest. Jest naprawdę potężny. Prawie skończyłam naprawiać rdzeń. Czy mamy dołączyć do ciebie? Może odwrócę uwagę maszyny? Nie. Zostań, gdzie jesteś. Maszyny dołączy. Dobra. Uważaj. Uważam, uważam. I lecimy z koksem. Zostanie odebrany. Aktywacja jednostki. Nie wiem, z czym będę miał pstągu. Co się na nowym zaczęło się świecić? Wysyłam ci Hefajstosa. Tego jeszcze nie użyłem. To mój swór. Ukrywania się, Hefajstosie! Mam go! Hefajstos wrócił do rdzenia! Dopilnij, no żeby w nim został. Ja już wracam. Niedługo zacznie małotnie. To dzięki tobie, Beto. Cieszę się, że z nami poszłaś. I ty, Val. My. Nie dałybyśmy rady bez ciebie. Bez ciebie też nie, Aloy. Tylko niestety tu się pojawi problem za chwilę. Aloy. Obejście. Rdzeń stabilny. Zobaczmy. Jest całkowicie odizolowany. Czas zacząć proces połączenia. Zrobione. Gaja, nawiąż połączenie. Gotowe. Trzeba wyciąć Hefajstosowi z łuśniwy kopy. Ostrożnie. Thank you.
Witaj, zbędna kopio. Jebane zenit. Małaś nas sporo czasu. Erik, złap beten. A przy okazji rozgnieć tego karalucha. Beta za mnie. No weź, przestań się obijać. No to pięknie zabawę, a co? W końcu. Hilda, przygotuj Gaję i Hefajstosa do transportu. Hilda! Zawiodła. Nie wszystko stracone. Hilda! Co ty robisz do diabła? Odcinaj ją! Co teraz się stanie? Porwali Gaję. Beta. Jednym słowem przyjebane. Nie śpisz. Mocno oberwałaś podczas ataku Gerarda. Podejrzewam, że wciąż musisz odczuwać ból. Zapewniam, jesteśmy bezpieczne. Nikt nas nie odkryje. Mówisz o pozostałych zenitach. Ty pewnie jesteś Tilda. Nie byłam pewna, czy Beta ci o mnie opowie. Gdzie ona jest? Żyje. I choć chciałaby być gdzie indziej, nic jej nie zagraża. Oczywiście omówimy jej sprowadzenie, jak tylko poczujesz się nieco lepiej. Gdy będziesz gotowa, wejdź schodami. Tam się spotkamy. Ja tymczasem przygotuję śniadanie. Śniadanie? Dobra. Ci zenici, czyli tak zwani starożytni, trochę im się w głowie popierdoliło. To tak, abyśmy wzięli kogoś przy władzy i dali mu nieśmiertelność. No już myślę, że coś się stało. Co to jest? Śmieci. Kilka dzieł z mojej kolekcji, które zostały tu ukryte przed moją wyprawą w kosmos. Już koniec? Najważniejsze sprawy na głowie. Nie obchodzą mi jakieś dzieła, badziewie jakieś. Zobaczmy, co Tilda chce od nas. Tu jesteś. Już ci lepiej? Jak nas znalazłaś? W kotle? I co zrobiłaś reszcie, zanim odpłynęłam? Od razu do rzeczy. Powiem tylko tyle, że cały czas uważnie obserwujemy Hefajstosa. W końcu będzie nam potrzebny. Twój podstęp nas nie zwiódł, a co do mojego triku, to było przeciążenie zmysłów z towarzyszącym wyładowaniem energii. Gerard i Erik stracili orientację na moment z uwagi na tarczę, ale
Byłaś nieprzytomna, jak cię wyciągałam. Może śniadanie postawicie na nogi? To był twój dom. Ten, który odtworzyłaś dla Bety. We wspólnym kanale danych. Spostrzegawcza jesteś. Proszę, tędy. Po wszystkim, co twoi ludzie zrobili, mam od tak sobie siedzieć i gadać z tobą? To nie moi ludzie. Nigdy nimi nie byli, a zwłaszcza teraz. Odleciałaś z nimi w kosmos. A potem żyłaś tam 1000 lat, zanim wróciliście. Więc skąd ta nagła zmiana frontu? To dzięki temu. Mój stary Fox. Naprawiłaś go. To znaczy, że widziałaś niewiarygodne rzeczy. Przez zaledwie 2 dekady tyle osiągnęłaś. A ja mam 1000 lat i nawet się nie zbliżyłam. Nie chciałam naruszyć twojej prywatności, ale musiałam, żeby cię zrozumieć, żeby mnie oświeciło. Naprawdę masz ducha Elizabeth, jej energię, jej poczucie misji, jej niezłomność. Zawstydziło mnie to ze względu na moich towarzyszy. Teraz już wiem i chciałabym ci pomóc. Nawet w powstrzymaniu swoich kumpli? Zwłaszcza w tym. Proszę, usiądź. Tak. Tak lepiej. Więc musimy odzyskać Betę i Gaję za wszelką cenę. Podejrzewam, że już wiesz, że Gerard chciałby użyć Gai do restartu biosfery Ziemi. Przebudowania jej w sposób, który służyłby wyłącznie nam, nieśmiertelnym. Ten proces zabije całe życie na planecie. Nazywa to czystą instalacją. Nie, jeśli go powstrzymam. My powstrzymamy. A kiedy on i pozostali znikną, możemy razem popracować nad marzeniami Elizabeth. Beta pewnie wspominała, że na pokładzie statku mamy wersję bazy danych Apollo. Kompletną kolekcję ludzkiej wiedzy. Z nią i z Gają możemy zrobić wszystko, czego chciała Liz. Uleczyć biosferę, edukować lud tego świata, poprawić byt. Stworzyć świat jej marzeń. Nie rozpędzajmy się tak. Z tego, co wiem, twoich przyjaciół nie da się pokonać. Nie nazywaj ich, proszę, moimi przyjaciółmi. To akurat nieprawda. Ponieważ twój przyjaciel znalazł sposób na wygraną. Silence. Jaki pracowity. Stworzył armię dość silną, by włamać się do ukochanej bazy Gerarda. Regala i jej bandę. Nawet teraz szykuje się do wymarszu na stolicę Tenaktów. Kiedy zwycięży, będzie miała pod kontrolą całe plemię. Setki wojowników i maszyn, których rzuci na bazę. Oszukano ją, na pewno wszyscy zginą. Ale wystarczy do złamania obrony Gerarda, żeby Silence mógł go zabić. Razem z pozostałymi. Dzięki nowej broni, którą opracował. Tak, opanował sposób na obejście osłon. To naprawdę wyjątkowy człowiek, zaplanował wszystko. Oprócz ciebie i mnie. Widzisz, gdy jego armia będzie niszczyć drzwi Gerarda, ty i ja zakradniemy się od tyłu. Tylko mi znaną drogą. Gdy Silence i moi przyjaciele będą zajęci walką ze sobą, odbijemy Betę i Gaję. Mówiłam, że chcę pomóc. Naprawdę.
powiedziała, że kolonię zniszczono. Że wróciliście tu, bo nie było innego miejsca. To prawda. Kiedy osiągnęliśmy nasz cel, planetę w układzie Syriusza, przez dziesięciolecia budowaliśmy dom. Ziemskie warunki fizyczne, ograniczenie śmiertelności zniknęły. Pomyśleć, ile mogliśmy z tym zrobić. To mogła być utopia. Zamiast tego trwaliśmy w stagnacji, oddając się przyjemnościom i technologicznym iluzjom. Trzeba było kataklizmu, by w końcu wyrwać nas z tego stuporu. Co się stało? Wielka katastrofa geologiczna. Wiedzieliśmy o niestabilności jądra planety, ale nie doceniliśmy go. Zanim się zorientowaliśmy, było zdecydowanie za późno. Tylko kilkoro z nas zdążyło uciec. Wzięliśmy kurs na Ziemię. Jedyną bezpieczną przystań, jaka została. Którą chcieliście uczynić niebezpieczną dla całej reszty. Nie ja. Gerard. Uważa, że lepiej jest wyczyścić całe płótno, niż zamalować smugi. Żadnych prymitywnych plemion, żadnych maszyn bojowych, tylko czysta tablica, na której zrobi, co zechce. Ale go powstrzymamy. Musimy jedynie dostać się do bazy. Mój stary Focus. Jak go znalazłaś i naprawiłaś? Kiedy spotkaliśmy cię nieopodal kompleksu Hadesa, Gerard uznał, że jesteś niepotrzebna, ale ja wiedziałam. Jesteś objawieniem, Aloy. Po tym, jak udało ci się uciec, swoją drogą brawo. Gerard i Eric, myśląc, że nie żyjesz, wstrzymali pogoń. Ja nie byłam pewna. Podczas gdy inni byli zajęci, ja wróciłam do labu i szukałam twoich śladów. To wtedy znalazłam ten skarb. Niełatwo było go naprawić, ale opłaciło się. A kiedy ujrzałam twoje życie, byłaś jak barwna plama na starym płótnie. Jak lis, tylko bardziej. Pokazałaś to pozostałe? Jasne, że nie. Twoje czyny sprawiły, że się im przeciwstawiłam. Warto tu dodać, że gdybym go nie znalazła i nie obejrzała nagrania, nie wiedziałabym, że trzeba cię ratować z kotła. Zginęłabyś. Więc mam być wdzięczna? Jeśli chcesz. Najpierw Varu. Teraz Hekaru i ten Aktorie. Twój plan skazałby całe plemię na śmierć. Musi być inny sposób. Faktycznie. Jesteśmy w rozpaczliwej sytuacji, ale zapewniam cię, że nie ma. Pamiętaj nowy świt. Poświęcenie Elizabeth. Czasami wielu musi umrzeć, by wyrósł nowy świat. Gdy coś się staje niemożliwe, spójrz głębiej. Czekaj. Kanał danych. Wciąż istnieje, prawda? Musisz go otworzyć. Porozmawiam z Betą. Niemożliwe. Możemy zostać wykryte. Warto spróbować. Istnieje sposób, w którym te Naktowie przeżyją. Ale my nie. Jeśli pozostali... Jeśli chcesz pomóc, otwórz go. Co oni jej robią? Wirtualnie indukowana dysocjacja. Ręczne łączenie Hefajstosa wymagać będzie długich godzin żmudnego mikrozarządzania zasobami. Jeśli odmówi pracy, uruchomią symulację, by wywołać uczucia izolacji i rozpaczy.
Beto, słyszysz mnie? Ty żyjesz. Obserwują mnie. Nie uda mi się długo utrzymać tej projekcji. Trzeba było mnie zabić. Nie. Nie, słuchaj. Przyjdę po ciebie. Obiecuję, dobrze? Tylko wytrzymaj jeszcze trochę i pracuj nad połączeniem. Myślę, że da się to zrobić. Odezwę się trochę później. Wytrzymasz? Dopóki wierzę, że przyjdziesz po mnie, wytrzymam wszystko. Dobrze. Zrobiłam, o co prosiłaś. Czas, żebyś mi powiedziała, co planujesz. Wyprowadzę armię Silence'a gdzie indziej. Nie są ważni. Liczy się tylko broń, która wyłącza tarczę. A jak proponujesz ją zdobyć? Ładnie poprosisz? Bez Regali i jej bandy nie będzie miał wyboru. Zostaniemy tylko my. W jakim konkretnie sensie? Co jej powiedziałaś? To sprawa moja i mojej siostry. Pozostaniemy jedyną opcją Silence'a na atak. Resztę powiem później. Ale najpierw mam kilka rzeczy do zrobienia. O. A jakich to rzeczy? Muszę pochować przyjaciela. Potem udam się do Gemini i użyję obejścia od Bety, żeby położyć kres buntowi. Z powietrza. Czekaj. Skoro tak nalegasz na samodzielne działanie, to wiem coś, co naprawdę pomoże ci wywrzeć wrażenie utenaktów. Horusy, dawne tytany, wciąż mają elektromagnetyczne ogniwa w swoim arsenale. Rzuć jedno na armię Regali, a będą mieli sporą niespodziankę. Więc idź i rób, co musisz. Przyjdę do twojej bazy, o ile nakłonisz Silence'a do rozmów. Nie jeśli. Kiedy? No dobra. Rand, jesteś tam? Aloy! Aloy, to naprawdę ty? Tak, to ja. Co z pozostałymi? Jesteśmy wszyscy z powrotem w bazie. Co się stało? To łatwiej będzie wyjaśnić osobiście. Niedługo do was dołączę. Dobra. Zaczekam. Już dobrze słyszeć twój głos. Naprawdę myślicie, że mnie porobicie? Bajdę, kurwo. No. To za cholerne. Dobra. Ty do mnie strzelałeś. To już nie będziesz.
te zwierzęta. Znaczy te maszyny. Brak surowców. Gdzieś to powinno być ognisko. Tak, dla jasności, jestem teraz podpięta do twojej sieci fokusów. Świetnie. Rozumiem, że pozostali zenici nas nie słyszą. Oczywiście, że nie. Nie wiedzą też o twojej bazie, gdybyś się zastanawiała. Wysłałam ci dane na temat ogniw energetycznych Horusa, których możesz użyć przeciw siłom Regali. W razie czego daj znać. Tak, pewnie. No co jest, kurwa? To jest gówno. Brak zasobów. Dobra, full HD. Skorzystamy sobie z szybkiej podróży. Załadować, ale chuj. Kiedy jesteś ranny, musisz oddać. Zranić. Hej!
Nie mogę chociaż przez jedną cholerną chwilę opłakać przyjaciela? Regala chce zatłuc me plemię, by obalić Hekaro. A Zenici mają Betę i Gaję. Nie możemy siedzieć i opłakiwać naszych strat. Kotalo ma rację. Musimy walczyć. Ha, no dobra. To co zrobimy, he? Rzucimy się na tych zbójów Regali? Nie wspominając o Zenitach. Co możemy zrobić? Sami zaatakować ich bazę? Jakoś tak. Zo. Kiedy utraciliśmy z tobą kontakt, wyruszyliśmy do Gemini. Co się stało? Nagranie z Focusa Varla urwało się jak ten Zenita, Erik. Oni monitorowali chyba Istosa. Gdy Gaja uwięziła go w Gemini, wiedzieli o nas. A kiedy? Varl się sprzeciwił. Zabrali Betę i Gaję. Przeżyłam tylko dlatego, że jedna z Zenitek zbuntowała się i mnie ocaliła. Jedna z nich? Cóż. Przynajmniej ty tutaj jesteś. Co teraz zrobimy? Pokonam Zenitów i odbiorę im Betę i Gaję. Ale najpierw powstrzymamy Regale. Jak? W Gemini dostałam coś od Bety. Żeby zadziałało, muszę coś zrobić. Coś, co zakończy rozlew krwi. Ponoć Regala szykuje armię do zmasowanego ataku na Gaj. Ja muszę tam być. Wiem. Idź. Wesprzyj Hekaro. I obserwuj niebo. Uderzaj niczym dziesiątka. Pozostali? Jeśli chcielibyście coś przygotować, ulepszenia, zapasy, to teraz. Wkrótce wyruszymy uderzyć na Zenitów. Będziemy gotowi. Przed wyprawą idź do wschodniego wejścia. Chcę z tobą porozmawiać. Nawet w najgłębszym mroku twój płomień oświetla drogę naprzód. Tylko powiedz mi jedno. Będę miał okazję porozwalać łby paru draniom z Zenitu? Nie tylko ty. Dobrze. Zanim zrobię cokolwiek, powinnam odwiedzić Zo. Brzmiała poważnie. Ta. Czyli tak. To jest wejście. A to jest moja chata. A teraz patrzę na znaki. I muszę coś sprawdzić. Czyli jeżeli ja teraz wyszczelę, mam 14 strzał. Nie, mam nadal 14. No bo czasami mi samo ładowało. O, widzę, że mi się kurwa te kończą patyki. Trzeba będzie zrobić polowanie. Nemeszyny. Ale to poza. Unaj. Najpierw sobie pogadam z tym tutaj. Edwardem. Erikiem. Czy chuj tam, zwał jak zwał. Wydawało mi się, że idziesz walczyć z tenaktami. Chciałam najpierw zajrzeć do ciebie. Nie przejmuj się, no. Ja tylko staram się pozbierać, jak wszyscy. Możesz na mnie liczyć. Nie wątpiłam w to. Aha. Dobrze. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Tak, rodzina. Muszę się zbierać. Ale niestety. Lepiej nie trać czasu, bo Kotalo zaraz sam ruszy zaatakować armię Regali. Tylko obiecaj, że więcej tak nie znikniesz. Postaram się. Muszę wykonać misję. Załadowałem się, więc mogę zaparzać.
będzie słodka. Mówię wam. O, kamuflaż mam aktywny. Przyda się. Do walki z zenitami. Ja sobie tu trochę popływam. Nie jest mi wcale zimno. Chuj tam. Tutaj, Aloy. Wychodziliśmy tu zajmować się ogrodem. Czasem chciałam odetchnąć, kiedy indziej zaś patrzyliśmy na wschód słońca. Więc po powrocie z Gemini uznałam, że to dobre miejsce. Teraz może patrzeć na pieśń Ziemi. Dalej na wschód, na świętą Ziemię Nora. Piękny gest. Często mówił o siostrze, Wali, że zbierała swoje ulubione złote kwiaty i ozdabiała nimi włócznie. Ich matka drwiła z tego, ale Wala była uparta. Tak, taka się wydawała. Nie było łatwo, lecz znalazłam ten kwiat. Zebrałam nasiona. Pitu, pitu. Tak, pomścimy go później. To było nudne. Postaram się tu wrócić. Kiedyś. Później. Teraz jednak muszę iść do terminalu wytwórczego, żeby zainstalować nowe obejście na łódkę. Czyli w środku jest jakaś misja. Będzie jedną solar ptaku. I przygotuję wejście w pewną regularną zachowę. To tak okrzyknął Napoleon. No to jeszcze tak koniec tych misji nie jest. Co tutaj muszę zrobić? To. Nie to. Obejście zainstalowane. Pora znaleźć solar ptaka. Chyba widziałam jakieś na szczycie. Puchuj, jak już mam ptaka, tylko muszę stąd jakoś wyjść. Tędy nie, to jest Kaja, to jest wyjście. Wszystko jedno, którędy wyjdę. Yeah.
już jestem na szczycie. Dobrze. Są tu solarki. Muszę do nich podejść cichutko. Skakować ptaka już mogłem wcześniej, ale... według misji to dopiero teraz mógłbym. No i mamy misję. Hilda, już lecę. To teraz musisz zabrać ogniwo energetyczne z tytana typu Horus. Ale najpierw trzeba wysłać aktywujący impuls. Przesłałam niezbędne oprogramowanie. Musisz tylko zdominować jedną z maszyn komunikacyjnych, które nazywacie żyrafami. Na środku pustyni jest jeden, który się nada. Jasne. Żyrafa, okej. Okay. Lecimy sobie po żyrafa. Co zlokalizowane. To sen, którego wcześniej nie mogłem zdominować. Jest żyraf. Muszę podlecieć nad jego łeb. Standardowo musimy podlecieć. Dokładnie to ja muszę podlecieć. Jak tym teraz wylądować? Zajebiście. Udało się. Tilda, zdominowałam żyrafa. Dobrze. Ogniwa są już naładowane. Po prostu wyciągnij jedno z Horusa. Najbliższy jest na północny zachód. Zrzucenie go na maszynę regali powinno być ciekawe. Dzięki za pomoc. Mówiłam, jestem z tobą. No dalej, chodź tu, kurwa. Mają kajzla.
nos. Poczekaj, wiecie, tytana. Mamy dnia. Teraz mamy dogania. Impuls z żyrafa powinien reaktywować ogniwa w okolicy. Powinnam zebrać więcej schorusów, jakie na pod... Nie, chwila, tu gdzieś... O. Przydadzą się. Nawet po walce z regami. Muszę przypomnieć, czym to się spuszczało. O, chyba spuściłem. Nie. Czemu to puszczałeś, kurwo? To nie. Kwadrat nie dusi. Nic nie działa. Chuj, nic nie mogę zrobić. A chciałem na nich spuścić. Kolana, a zadam ci śmierć, której nie miałeś odwagi zadać mnie. Padły! Maszyny! Wszystkie nie działają! Co? Jak to możliwe? Regala! Dlatego. Dość rozlewu krwi. Załatwmy to. Ty i ja. Łatwo powiedzieć, siedząc na grzbiecie maszyny. Już nie siedzę. Chciałam tylko zwrócić uwagę. Nie potrzebuję pomocy, żeby cię pokonać. Dobra. Przyjmuję wyzwanie. A jak już z tobą skończę, pójdę dokończyć jatkę. To się jeszcze zobaczy. A więc pojedynek. Niech nikt się nie wtrąca. No to zaczynamy. A
Powstrzymasz mnie! Na pewno. Dlaczego to chodzi, żeby użyć? No już, matek. Troszkę lepszej broni. Zabawmy się troszeczkę. Dobra, skoro tak chcesz się bawić? Znów jestem na kolanach przed Lizusami i tchórzami. No dalej! Zabij mnie! Zatrzyj swój pysk, zdrajczyni. To ty leciałaś na skrzydłach dziesiątki. Ty ją wyzwałaś i dlatego ty zdecydujesz o jej losie. Ja ją oszczędziłem. Co jedynie pogorszyło sprawę. Była najlepszym z moich szeryfów. Trudny wybór. Cóż za strata. Jest niebezpieczna, fakt. Ale może tego właśnie potrzebuję. Tchórze! O czym tam jeszcze debatujecie? O twoim życiu lub śmierci. Nie jestem tutaj, żeby ci wybaczyć. Ale czeka nas bitwa przeciwko wyjątkowo potężnemu przeciwnikowi. A mnie trzeba ludzi. Oddziału, który jest gotowy na wszystko. Nie mogę jej zabić, dlatego... Nie chcę twojej łaski. To nie jest łaska. Bitwa, o której mówię, to walka z koszmarem. Lepsza śmierć niż tu. Tak.
Jak nie chcesz żyć, to się zabij. Moja krew jest twoja. Twój wróg moim. Udaj się do naszej bazy. W górach, koło Pieśni Ziemi. Chcesz wysłać ją samą? Bez zbrojnej straży? Ona nie potrzebuje straży. Będę tam. Masz moje słowo. Niech będzie. Wodzu, musicie oboje coś zobaczyć. W sali tronowej. Co takiego? Poddał się naszym strażom przed Gajem. Twierdzi, że ma pilną wiadomość dla tej, która pokonała Regale. Więc przekaż ją. Jest tylko dla niej. Od zainteresowanej strony. Salient. Potrzebuję chwilę dla siebie. Opuścić salę. Umieścić go z resztą wojska Regali. Do zobaczenia w bazie. Kurwa, przez to... Ocaliłaś plemię. Pozwól, że pomogę w twojej misji. Nie. Bez Regali możesz zbudować przyszłość swoich marzeń. Dlatego nie zwlekaj. Więc pozwól, że dam ci to. Zbroja na ciężkie czasy. Niech cię chroni. Dziękuję. No, przyczyniliśmy się do tego. Mamy wielkie plusy. Masz w ogóle pojęcie, co narobiłaś? Ciebie również miło widzieć, Silence. Gratulacje z okazji zwycięstwa. Ocaliłaś ten aktów na parę tygodni. Niestety skazałaś też planetę na zagładę. Błąd. Armia ten aktów nie jest mi potrzebna. Niczego nie nauczyłaś się o naszym nieprzyjacielu? Więcej niż ty, ukrywając się w jakiejś dziurze. Mój plan jest po prostu znacznie lepszy niż twój. Słucham. Nie, nie tu. Zrobimy to po mojemu. Twarzą w twarz. Z bronią, którą skonstruowałeś. A czemu miałbym się zgodzić? Bo beze mnie nie pokonasz Zenitów. I nie odzyskasz kopii Apollo z ich statku. Spotkamy się w mojej bazie. Na zachód od Pieśni Ziemi. Nie ma sensu się opierać, Silence. Po prostu pójdź za osobą, która wie, co robi. Bądź na czas. No i proszę. Znowu rozjebała fokusa, ale tym razem na dobre. Tildo, jesteś tam? Udało się. Mamy Silence'a. Ruszaj do bazy. Jestem pod wrażeniem. Postaram się wpaść jak najszybciej. Skoro mogę latać, może sprawdzę swoje umiejętności, nim wrócę. Kiedy indziej. Teraz będziemy kończyć granie. I kolejne będzie w następnym odcinku. A żeby to zrobić... Potrzebuję ognisko. No i wyruszam teraz na łowy. Poczekaj zasobów. Najpierw ręczne zapisy. A potem szybki zapis. I to by było. Bo wróg. Zenitu jest gdzieś tutaj, jak się nie mylę.
dostać. W nielegalny sposób. Stąd bym miał bliżej. Sektor jest nieodkryty tu, więc... Chociaż od niej byłoby bliżej. Od tej szmaty chaty. Ale to kiedy indziej.